Witajcie. Witajcie w niedzielny poranek z Sopotu. Właśnie mamy wschód słońca. No ja idę zrobić pierwszy film o gatunku zagrożonym. I gdzie pójdę zrobić ten film? O tam. Czyli Molo w Sopocie. Jest bardzo fajna atmosfera, dlatego że jest mało ludzi. Ja nie lubię, jak jest dużo ludzi na plażach. Jedyne co mnie drażni to to, że tam za mną w Grand Hotelu co chwilę włącza się jakiś odstraszacz ptaków. Brzmi to strasznie. A jak ptaki na to reagują? No w ogóle nie reagują, zresztą sami zobaczcie. No dobra, szkoda gadania. Zapraszam na materiał. Idę na Molo i tam się dowiecie więcej. Gatunkiem, po który dzisiaj idę, jest lodówka. Nie to urządzenie chłodzące, tylko taki ptak, lodówka, kaczka lodówka. I nie ma w tym nic śmiesznego, bo ten ptak nazywa się tak dużo dłużej niż czas, w którym wymyślono urządzenia chłodzące, które potem przezwano lodówkami, więc no sorry, ale ona ma pierwszeństwo do nazwy. Dobrze, mam nadzieję, że uda się coś tutaj znaleźć. Generalnie takie miejsca, żeby dobrze obejrzeć sobie lodówki zimą, to są albo porty, właśnie Molo w Sopocie jest całkiem niezłe, port w Gdyni, port we Władysławowie i w Helu. W Gdańsku czasami też się uda. Rzadziej te ptaki podpływają po prostu bliżej brzegu, natomiast wszędzie tam, gdzie to człowiek wychodzi w morze jakimiś konstrukcjami, no to jest szansa lodówkę zobaczyć. No to zobaczymy, na razie szukamy. Na razie jedyne ptaki, które widzę, to są łyski i kaczki krzyżówki. Oczywiście są mewy, ale lodówek jeszcze nie widać. No ale miejmy nadzieję, że uda się zobaczyć. A tak się dzieje z chińskimi statywami, kiedy jest -1 stopień Celsjusza. Pękło jak zapałka przy rozstawianiu. W ogóle nie postawiło oporu. No, więc statyw w plecy. Trzeba było manfrociaka wziąć. No cóż, chciałem lekko. No to mam. Nie wiem, czy to się nagra, ale bardzo ładnie słychać właśnie śpiewające lodówki. Jest tu kilka stad. Nie są jakoś super blisko. Udało mi się je sfilmować. Niestety filmowałem z ręki, bo statyw się połamał był. Nie zawsze to filmowanie z ręki się udawało, dlatego że znowu są problemy ze stabilizacją w kamerze. No ale coś tam się chyba uda zobaczyć. Też nafilmowałem fajnie Edredona, więc obejrzyjcie sobie teraz Edredona. Właściwie żałuję, że nie miałem aparatu, bo Edredony były tutaj dosłownie na 20 metrów, można było piękne fotki natrzaskać. No ale ja przyszedłem po lodówki, żeby je filmować i tyle. No dobra, teraz zapraszam na materiał o lodówkach. Zanim przejdę do omówienia gatunku, to wiedzcie, że naprawdę nie ma się z czego śmiać. Pierwsze chłodziarki elektryczne, zwyczajowo zwane lodówkami, pojawiły się w gospodarstwach domowych w roku 1913, natomiast w ptakach krajowych Taczanowskiego z 1882 roku widnieje polska nazwa lodówka w odniesieniu do bohaterki dzisiejszego filmu. Owszem, dawniej lodówkami nazywano także pomieszczenia lub szafy, w których obniżano temperaturę poprzez wkładanie do środka np. brył lodu, ale takie urządzenia zniknęły praktycznie już w latach 30. ubiegłego wieku i raczej prawie nikt słowa lodówka z czymś takim dziś już nie kojarzy. Wracamy do tematu. Dlaczego ta piękna kaczka została nazwana lodówką? Najprawdopodobniej ma to związek z zimową porą roku, w której lodówek jest u nas najwięcej. Tak, ptaki te przylatują do nas tylko na zimę. W okresie elęgowym lodówki swoje gniazda zakładają w tundrze i próżno ich szukać na naszym wybrzeżu. Ze względu na położenie terenów lęgowych, okres lęgowy tych ptaków jest krótki i są one wcześniej zmuszone do migracji na południe. Zazwyczaj pierwsze lodówki obserwujemy w drugiej połowie września lub październiku, a ostatnie pod koniec kwietnia lub na początku maja. U lodówek występuje bardzo wyraźny dymorfizm płciowy. W okresie zimowym samiec jest białawo-szary z czarnym pasem piór biegnącym od karku do ogona, czarną przepaską na piersi i czarną plamą na boku głowy i szyi. Jedynie samcom ze środka ogona wyrastają dwa bardzo długie pióra. Samica jest jasno-szara z brązowawym grzbietem i piersią, do tego nie posiada długich piór w ogonie. Lodówki to kaczki nurkujące i to nie byle jak. Ptaki te potrafią zanurkować na głębokość 60 metrów, ale najchętniej nurkują do 20 metrów. Pokarmem tych kaczek są przede wszystkim mięczaki, np. małże, a także skorupiaki i niewielkie ryby. Tu pytanie do Was. Czy kiedyś będąc nad morzem zbieraliście muszelki? Jeśli tak, to czy zastanawialiście się, skąd się wzięły na plaży? Część z nich to ślady żerowania właśnie lodówek lub innych kaczek morskich. W 1995 roku oszacowano, że lodówki przebywające na zachodniej części Zatoki Gdańskiej w ciągu jednego roku zjadały 6350 ton małży. Ha! Kto by pomyślał? Morze Bałtyckie jest bardzo ważnym miejscem zimowania lodówek. Szacuje się, że zimuje tu około 1,5 miliona tych ptaków. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to dużo, ale to pozory. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku na Bałtyku zimowało ich nieco ponad 4 miliony. Szacuje się, że w roku 2020 populacja zimująca będzie mniejsza od tej z lat 90. ubiegłego wieku o 30 do 49%. Dużo. To właśnie bardzo szybkie tempo spadku populacji zimującej na Bałtyku spowodowało, iż lodówkę zaliczono do gatunków narażonych na wyginięcie lub, jak kto woli, gatunków wysokiego ryzyka. Nigdzie nie znalazłem informacji na temat jednej bezpośredniej przyczyny spadku populacji lodówek. Są za to wymienione główne zagrożenia, z którymi zmagają się te ptaki i są to choroba olejowa, rybołówstwo, morskie farmy wiatrowe, polowania, choroby, obce gatunki inwazyjne, czy wreszcie zmiany siedliskowe na skutek zmian klimatycznych. Ja odniosę się jedynie do choroby olejowej lub inaczej zaoliwienia lub jeszcze inaczej zabrudzenia się ptaka substancjami ropopochodnymi. Lodówka jest naturalnym indykatorem, czyli wskaźnikiem tego typu zanieczyszczeń. Pióra zaoliwionych ptaków tracą swoje izolacyjne właściwości i zaczynają namakać. Z namakaniem przychodzi chłód. Reakcja ptaków jest następująca. Starają się one wydostać na brzeg, gdzie próbują oczyścić pióra z niechcianej substancji. Niestety to czyszczenie najczęściej doprowadza do zatrucia organizmu. Tu uwaga, na naszym wybrzeżu zdrowe lodówki praktycznie nie wychodzą na ląd. Robią to ptaki chore i właśnie zaoliwione. Chyba warto o tym wiedzieć. Na zakończenie głos godowy lodówek. Bardzo charakterystyczny. Wielu osobom kojarzy się ze szczekaniem psa. Posłuchajmy. Na koniec zobaczcie, co jeszcze udało mi się nagrać na Molo w Sopocie. Generalnie wydawałoby się centrum miasta turystycznego, nie fajne na ptaki. Absolutnie się z tym nie zgadzam. To jedno z fajniejszych miejsc chyba w Trójmieście w tej chwili, że sobie ptaki morskie pooglądać, zwłaszcza zimą. Więc polecam, szczególnie rano, o świcie właśnie, bo wtedy jest mało ludzi. Te ptaki są naprawdę blisko i można sobie bardzo fajnie je pooglądać. Więc zobaczcie, co jeszcze udało mi się nagrać. I na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć! Jeśli podobają Ci się filmy Ptasiej Strefy, to zasubskrybuj ten kanał, a nie przegapisz kolejnych. Zachęcam także do zobaczenia innych odcinków na moim kanale, bo trochę już ich jest.